Dzień dobry Państwu, Szczecińskie 24, Maciej Zaśko, witam serdecznie. Dziś moim gościem jest pan Marcin Sławecki, dyrektor Gabinetu Politycznego, ministra sprawiedliwości. Witam serdecznie. Witam pana dyrektora, witam Państwa. Kończy się ogólnopolski tydzień pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Przeszło 200 tysięcy osób skorzystało z tej pomocy. Liczby robią wrażenie. Czy taka pomoc jednak jest ma sens? Czy jest konieczna w takim wymiarze, jak to jest robione teraz? Jak pan to ocenia? Liczby robią wrażenie. Liczby robią wrażenie, ale nie tylko w jednym tygodniu w roku. Liczby robią wrażenie przez e, cały rok, bo pomoc z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, e, ośrodki, które udzielają pomocy, profesjonalnej pomocy, prawnej, psychologicznej, e, czasami również e, materialnej, działają przez cały rok i cały rok niosą pomoc. Tydzień pomocy są pokrzywdzonym przestępstwem, jest świętem. Świętem tych ludzi, którzy tą pomoc udzielają, bo ich praca jest dostrzegana, ale też Takim otworzeniem się wielu innych instytucji, które na co dzień zajmują się tą właśnie profesjonalną pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Są to sądy, są to, są to komendy policji, są to um, prokuratory, prokuratur, prokuratury, ale też inne miejsca, urzędy, które włączają się właśnie w tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, aby um, skutecznie udzielać pomocy. Pomocy, której no, na co dzień, jakby oczywiście wykonują swoje obowiązki, czasami związane z pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ale ten tydzień jest tygodniem szczególnym, podkreślającym, podsumowującym całoroczną pracę. Na podstawie dotychczasowej działalności możemy określić, jakie są potrzeby społeczne, czy, czy faktycznie ludzie potrzebują tego i w jakimś zakresie najbardziej tej pomocy. Ludzie potrzebują e, pomocy i o czym świadczą chociażby liczby. 200 tysięcy porad, e, 200 tysiącom osób udzielono pomocy, e, czy to prawnej, psychologicznej, czy też e, materialnej. Te osoby były w bardzo trudnej sytuacji. E, czasami nie miały gdzie się zwrócić. I znalazły pomoc. Znalazły pomoc w ośrodkach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem Funduszu Sprawiedliwości. Ta pomoc została im udzielona. Te osoby dzisiaj, które nie radziły sobie ze swoimi problemami, mogą wyjść na Prosto. Jeśli chodzi o samą działalność funduszy i budowę i tworzenie takich ośrodków, to w tej chwili w Polsce jest 300 ośrodków pomocy. Tak naprawdę sieć w całej Polsce, cała Polska jest pokryta siecią ośrodków, które profesjonalnie udzielają, udzielają pomocy. Ta pomoc jest pomocą skonkretyzowaną. Nie jest to tylko i wyłącznie porada prawna czy też pomoc psychologiczna, ale też chociażby pomoc materialna, bo taka osoba, która jest pokrzywdzona przestępstwem, niejednokrotnie nie mierzy się tylko ze swoim problemem prawnym e, wokół tego problemu. Są też problemy psychologiczne, e, są też problemy materialne i e, osoby, które udzielają takiej pomocy w ośrodku, e, chociażby osoba pierwszego kontaktu, która jako pierwsza rozmawia z taką osobą, musi e, określić, co jest tej osobie potrzebne? Dowiedzieć się, co jest potrzebne, czasami wydobyć tej osoby informacje, czego ta osoba tak naprawdę potrzebuje i dopiero skierować do odpowiednich osób, które współpracują ze środkiem, czy to prawnikiem, czy to psychologiem, czy też osobą od pomocy socjalnej, która określa potrzeby materialne takiej, takiej osoby i ta pomoc jest udzielana. Do niedawna, jak pan powiedział, no jest 300 tych ośrodków przeszło w kraju. A do niedawna było, można powiedzieć, w, całym, w każdym powiecie był ośrodek. W ubiegłym roku dwa ośrodki zniknęły i była taka lekka obawa, czy nie będą dalej szły te oszczędności, czy nie wiem, czy to było podyktowane. Jak pan ocenia, będzie ten program zachowany, będzie rozwijany dalej? Najważniejsze, jeżeli chodzi o, o środki funduszu, jest ich efektywność. Dlatego też po jakimś czasie funkcjonowania tych ośrodków, to było 3 lata, robiona była pełna analiza jakości wykorzystania środków finansowych, które płynęły z Funduszu Sprawiedliwości. Była robiona analiza osób, którym udzielono tej, tej pomocy i co było kluczowe, czyli rozmieszczenie tych ośrodków w różnych częściach Polski, tak aby ta pomoc była najefektywniejsza. Przecież kiedy przychodzi osoba pokrzywdzona przestępstwem, ona mówi z jakiego powiatu, z jakiej miejscowości jest i zdarzały się takie miejsca, mało ośrodki, które tej pomocy no, przez te trzy lata nie udzielały za dużo, bo takich potrzeb nie było. Ale były inne miejsca, gdzie ta pomoc była potrzebna i konieczna, dlatego też efektywność wydawania pieniędzy i udzielania pomocy polega na tym, że te ośrodki właśnie działają w tych miejscach, gdzie są potrzeby. Pomimo zmian, teraz zmienię może temat trochę, bo jest okazja ku temu by porozmawiać. Nastąpiły zmiany w przepisach, zaostrzono trochę przepisy dotyczące choćby pijanych kierowców po jazdy pod alkoholem, pod swoją alkoholu. Czy przewidywane jest dalsze zaostrzenie tych kar, bo pomimo tego zaostrzenia dotychczasowego, jakie było, jak widzimy, cały czas jest ten problem i, i nawet zaczyna narastać. Czy będzie dalsza zmiana w, zmianie, zmiana w prawie? To przestępcy muszą bać się, bać się przepisu, a nie uczciwi ludzie. Przestępcy drogowi, którzy wsiadają na tak zwanym podwójnym gazie, muszą liczyć się z, pełnym, z pełnymi konsekwencjami i pełną surowością państwa na ich zachowania, na ich karygodne Czyny. Dlatego też zaostrzenie kary nie tylko za przestępstwa, e, przestępstwa drogowe w postaci e, wsiadania na podwójnym gazie do samochodu, czy osób bycia pod wpływem alkoholu, prowadząc pojazd mechaniczny, ale też dla najgroźniejszych przestępców, pedofilów, gwałcicieli, e, zwyrodniałych morderców. To jest filozofia właśnie nowego kodeksu, nowych przepisów w kodeksie, w kodeksie karnym, tak aby to przestępcy bali się e, paragrafu, a nie szukali kluczków prawnych, które pomagają im ominąć, albo e, ta cała idea e, resocjalizacji, resocjalizacja tak, ale to przestępca powinien, potencjalny przestępca powinien bać się paragrafu. Mm -hmm. A jak pan ocenia? zmiany, Przepisy są ustalane, różnie wygląda ich egzekwowanie. Czy tutaj będą dodatkowe narzędzia bądź możliwości, żeby ta egzekucja postępowała szybciej i sprawniej, żebyśmy my, jako obywatele, czuli się bezpiecznie w każdym momencie? Jak podają dane, chociażby cebosu z ostatnich miesięcy, Polacy czują się bezpiecznie w swoim kraju. Tak? To jest 80 kilka procent którzy, osób, które mają poczucie bezpieczeństwa. To są rekordowe wyniki. W 2015 rokiem, czyli w okresie e, poprzednich, poprzednich rządów, e, takie w, to było kilka, kilkadziesiąt procent mniej osób, które czuły się bezpiecznie. Dziś e, prawie 90% Polaków czuje się bezpiecznie w Polsce. To są e, właśnie związane chociażby ze zmianami w kodeksie karnym. E, profesjonalizacją i działalnością e, prokuratury, która z pełną e, surowością e, ściga przestępców, dlatego Polacy czują się bezpiecznie, o czym świadczą e, ba badania. Natomiast e, pan redaktor wspomniał o właśnie nieuchronności kary. Mm -hmm. e, nieuchronność tak, ale też jej surowość, która musi odstraszać. Jak pokazują również badania, to nie tylko nieuchronność, ale surowość kary odstrasza potencjalnych przestępców. Dlatego też podniesienie widełek za najgroźniejszych przestępców dla recydywistów, dla gwałcicieli, dla osób, dla pijaków siadających za kółko musi odstraszać. I nowe przepisy, które przyjął w ubiegłego roku, Sejma w grudniu e, podpisał je prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za kilka miesięcy wejdą w życie, właśnie mają odstraszać. Odstraszać od popełnienia przestępstw. Dziękuję ślicznie za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu. Moim Państwa gościem był Pan Marcin Sławecki, dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję, Panie rektorze, dziękuję Państwu.